narzędzia, druga sprawa, nie? Czekajcie, ale dlaczego ja o tej multipli zacząłem gadać, że trzeba... Aha! Moment. A już nie pamiętam, musiałem przesłuchać to. No, ale kto tam może słuchał, to coś tam kojarzy. Także ludzie tacy są, nie? Że jak zapłacą za coś kupę kasy, to to szanują. Jak mają za darmo, to mają w dupie. Gardzą. Wezmą, gardzą, jeszcze powiedzą, że jesteś frajerem. Ale jak ich, kurwa, skroisz, to cię szanują. Tak samo jest, jak buty kupujesz. Kupisz, kurwa, buty jakieś droższe. A kupisz buty fajne, ale tanie. I tak jakoś wiesz, że one są fajne, ale, kurwa, pamiętasz tą cenę i mówisz, ja pierdolę, nie? To jakoś tak w głowie zostaje. Widzicie, pani sobie jechała fajnym samochodem na spokojnie. Wyszła z zakrętu normalnie, a ci, kurwa, co? Piknik se robią? Niech stanie, kurwa, najlepiej jeszcze na ulicy, przecież ledwo na ulicy stał, nie? Bo ktoś tam kosi, kurwa, ten, tym całym, jak to się nazywa, żywopłat obcina. No. Wynajmę na reklamę chyba. Ale powiem wam, że cenę pewnie ktoś zajebał jakąś, kurwa, z kosmosu i chuj. I wisi wynajmę, nie? Ale jakby dał jakąś cenę normalną, to by nie wisiało wynajmę, tylko by było, wiecie, no. Ja nie jestem też za obniżaniem cen na jakieś tam ile się da. Wiadomo, kto tak robi, jaki naród, nie? Wypierdala konkurencję, a później sam jebie. Na przykład powiem wam, że kabel na przykład w takim dużym sklepie, taki masowy do spawania, właściwie to się robi, można robić i w samochodzie, i na łódce, i gdziekolwiek, i przy spawaniu puścić tym duże prądy, nie? No to na przykład w takim dużym sklepie budowlanym to on kosztuje za metr, ja pierdolę, jak drogo. Ja idę do jakiegoś polskiego takiego malutkiego sklepu, patrzę, połowa ceny, ja mówię, proszę pana, ja nie wierzę, nie? A on mówi, proszę pana, my mamy połowę, w Szczecinie jest taki sklep, nawet powiem gdzie. Ten sklep jest na GS-ie, GS, i tam się wjeżdża i tam jest taki sklepik mały koło tych takich, co jest tam AGD, znaczy nie AGD, takich w sumie budowlanych, gospodarczych sklepów dwóch z narzędziami też, to tam obok jest taki mały sklepik z kablami. Elektryczny właściwie, wszystko mają, nie? Prawie wszystko, no nie, nie można powiedzieć, że wszystko. Także słuchajcie, połowa ceny, no kurwa, dla mnie to jest niezrozumiałe. I on jeszcze zarabia na tym. Ja mówię, ja pierdolę. Już na znajomego tam kupowałem. Najpierw w tym dużym sklepie, nie powiem jaka nazwa. I tam jest jeszcze napisane, kurwa, w tych dużych sklepach, że jak gdzieś znajdziesz taniej, to oni oddają ten. Ale wiecie, zaraz by coś zahachmęcili, że to, kurwa, nie jest dokładnie to samo, nie? Jest. Proszę państwa, oglądam ostatnio te kamery Osmo Action. Ona jest tam za 1100, jak jest promocja, to kosztuje ta kamera 1000 zł. Natomiast dziewiątka GoPro, GoPro 9 kosztuje no dwójkę, czasami za 1,8 można kupić, przeważnie za 2,100, jak jest promocja, to dwójkę, no bez złotówki oczywiście, nie, żeby trochę wyprać mózg podświadomie. Dobra, ja jadę gdzie? A na Kołobrzeg leci. Także podświadomie już patrzę, że to nie jest 2000. Ale kiedyś mi się tam pojawiło w Media Expert za 1799, to jest 1,8, nie? I co? Wrzuciłem do koszyka, ale nie skorzystałem, nie? Bo uważam, że co to za Volvo zajebiste, ja pierdolę. Ale fajne. Kurwa, ale skręciłbym już wcześniej. Ale dobrze, jakby skręcił, to bym już tak nie miał blisko na kamerze, nie?
fajną funkcją by było w kamerze pauzę mieć, nie? Bo kręcicie jedno ujęcie na freestylu, później drugie, bez żadnej obróbki, można to wrzucić. To by było sympatyczne. W telefonie mam tą pauzę, w tym Lamaxie chyba nie mam. Bo właśnie, bo w Lamaxie przez telefon można sterować tym, ale... Ale chyba... Chyba nie. Ale właśnie rozmawiałem się z gościem, co miał takiego jakiegoś tam action do naprawy w sumie. Ale to nie wiadomo, co jest zepsute. Mam takiego znajomego. Ale się zastanawiam, bo to wiecie. Chociaż baterie by zostały, jakby nie dało rady. Już pewnie nie ma. Ale coś chciałem powiedzieć. No i on mówi, że posypało mu się te action szybko. Wyjął z pudełka. Nie wiem, czy mówi prawdę, czy nie. I kupił w końcu dziewiątkę, nie? I mówi tak, nie ma podglądu tego, jak na przykład połączy się z telefonem, no i na kiju na przykład, czy gdzieś tam trzymamy ten telefon i mamy podgląd. O, znam ten samochód, co pojechał. I mamy podgląd. To mówi, że tylko podczas nagrywania, jak wciśniemy sobie w tym telefonie to nagrywanie, to wtedy mamy... jak to się nazywa? Podgląd, nie? A tak jak nie nagrywamy, to nie mamy tego podglądu. Ja mówię, kurwa, no to ja w Lamaxie za 360 tam w promocji, ale normalnie to tam 4 do 5 nawet stów, nie? Ja mówię, ja to mam. Trochę się dziwię. I właśnie tam muszę zobaczyć, czy jest pauza. Bo to jest dosyć istotne, powiem wam, nie? Że następne ujęcie sobie robicie i nie musicie nawet tego sklejać, tylko na szybko możecie zrobić tam. No tylko rzeczywiście pod warunkiem, że wam coś ktoś nie powie gdzieś tam w tle, na przykład, że tam jakiejś narodowości nie lubi, nie? Bo to wiadomo, że to nie jest mile widziane. Ja mogę sobie myśleć jak chcę, no ale nie o to mi chodzi, nie? Żeby tam dawać się w takie akcje. Właśnie, skręć w lewo. No to skręcamy. Gdzie to się skręca? Tu? Tu chyba. Ale zapierdala na 50. Jebany. Szybciej, kurwa, jeszcze jedź. No to na pewno nie był Niemiec na tej niemieckiej rejestracji, tylko Polak, no. Dobra, jedziemy. Zobaczymy. Jakby ktoś miał taką kamerę do sprzedania, chętnie kupię. Oczywiście nie taką zajechaną, ale powiem wam, że one wcale nie są takie tanie, bo na przykład te Osmo Action, bo chciałem też Pocketa. Pocket fajny, wiecie, te trzy, jak to się nazywa, no ona jest na gimbalu, nie? Trzyosiowym, o. To jest bardzo fajne, ale wiecie, to nie jest wodoodporne. Wsadzisz to do kieszeni oczywiście, jest tam jakiś pokrowiec, nie? Ale ktoś pierdolnie, kupić używane to też nie jest tak fajnie, bo jakiś Heniek, czy Seba, czy Tomek, czy Janek, czy ktoś inny, wiecie, usiadł na to albo spadł mu, on wam tego nie powie, nie? Działa, za chwilę się spierdoli, to już lepsza ta gwarancja, dać te dwie paki, trzy paki więcej, czy cztery, nie wiem, i w dupie mieć, nie? Ale te Osmo Action, to ja widzę, że one używane po 800-900 zł, no to kurwa, ja już wolę te dwie paki więcej zapłacić, kupić za tego tysiaka, poczekać, aż będzie obniżona cena i tyle, no. Nie no, fajnie mieć jakiś taki sprzęt do nagrywania, ale ten Lamax nie jest taki zły, no. Kupiłem takiego kija 3-metrowego, nie z karbonu, albo z czegoś tam. Tych rurek ma od zarąbania. Nawet do wody to można wsadzać, wiecie, filmować sobie pod wodą. No ale tam gdzieś z góry, powiem wam, ujęcia jak z drona normalnie. Ja na filmie tam, którymś to aż... A nie, nie mam z tym filmu. Ale z drona mam, no to tak porównywalne, bo tamte to oglądają z tego kija, z tych 3 metrów.
jedziemy na luzie. Nie wiem, ile mam tego paliwa. Ale jest chyba. No zobaczymy, zobaczymy. Tego sprzętu jest tyle. Jestem ciekawy, ta dziewiątka, czy to jest naprawdę taka zajebista kamera, czy nie jest. Jest, może nie jest, no jak nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział, nie? Tamtych trybów też jest dużo, tak i siak, i wiecie, no tam wiem, że w kamerkach takich jest tak, że jak dasz na przykład na 60 klatek albo więcej, to może być taka sytuacja, że te naświetlanie jest gorsze, nie? Passat B5 z tyłu, też mam uczulenie po Skodach, nie wiem co gorsza, czy na równi. No, gdzie my tu jesteśmy? A, to w tej stronie, się do Rewala jedzie, to nie Chorza właściwie, dobra. Mogę jechać tamtędy, ale muszę tu coś załatwić jeszcze. No pięknie, widzicie, teraz jest troszkę chłodniej. Jest sympatycznie. No i powietrze też jest fajne. Ostatnio miałem wycieczkę do Bornego przy okazji. No to powiem wam, pięknie. Tam jest tak, tak się tam oddycha tym powietrzem, że to jest niesamowite. No może nie podczas lotu, nie, jak jest pełno tego pyłu i tego paliwa tonami się spala tam, ale... Ale tak, wiecie, no byłem sobie z kolegą też. To fajnie, fajnie, tam można sobie zobaczyć, tam chyba z 6 odcinków takich prostych z tego Bornego jest, nie? No dobra, no to już widzę, teraz mi się telefon spali z tego nagrywania, nie wiem, czy będę to wrzucał, muszę posłuchać tego swojego wiadolenia, ale zobaczymy. O, nie chorzę w lewo i tak dalej. Dobra, pozdrawiam. A to co to jest? A, to jest chyba ta Bogorzelica. Jakie progi, popierdoliło ich normalnie. Dobra, miłego wieczoru i tak dalej, bo to w różnych porach się słucha. Na razie, pozdrawiam.